Przed nami główne wydanie Silesia Flash. Grzegorz Rządu, witam i zapraszam. Mieszkańcy Katowic, którzy korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie będą już musieli jeździć po całym mieście, żeby załatwić różne sprawy. W poniedziałek została otwarta nowa siedziba MOPS-u, w której swoje miejsce znajdą też organizacje pozarządowe. Paweł Jędrusik. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przeprowadził się do nowej lokalizacji. Budynek przy ulicy Witastwosza 7 w południowej części Śródmieścia Katowice kupiły na początku 2021 roku od agencji handlowej Centrostal SA za prawie 15 milionów złotych. Przeniesienie z 5 lokalizacji do jednej lokalizacji jest bardzo dużym ułatwieniem, ponieważ w jednym miejscu mieszkaniec Katowic może załatwić wiele swoich spraw, począwszy od złożenia wniosku o pomoc społeczną, od złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy, czy w ogóle o różne formy pomocy, jaką jest na przykład pomoc psychologiczna, pedagogiczna, mediacyjna, czy nawet obsługa prawna. W nowym budynku znajdują się jednak nie tylko pomieszczenia MOPS. Na parterze swoje siedziby mają też organizacje pozarządowe. Wśród nich m.in. Kombatanci, Bractwo Kurkowe czy Klub Seniora. Organizacje cały czas zgłaszają jeden problem, to znaczy problem z lokalem, tak? Dla organizacji to jest obciążenie finansowe, żeby posiadać stały lokal. Tutaj więcej organizacji niż w naszej pierwszej siedzibie centrum na ulicy Kopernika 14. Więcej organizacji będzie mogło realizować swoją misję w oparciu właśnie o te pomieszczenia. Zanim jednak nowa siedziba MOPS została otwarta, musiała przejść generalny remont. Na ten cel miasto wydało około 5 milionów złotych. Trzeba było wymienić m.in. starą windę paciorkową, której stan techniczny był już bardzo zły. Musieliśmy przede wszystkim wybudować nowy szyb windowy i zainstalować nową windę, taką, która będzie w stanie pomieścić nieco więcej ludzi. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz bardzo ważna i istotna, w szczególności ze względu na funkcję tego budynku, a więc pomieścić również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, czyli dla osób niepełnosprawnych. To wszystko zostało zrealizowane. Dzisiaj mamy obiekt spełniający wszystkie wymogi, które są potrzebne do funkcjonowania tego typu obiektu. Wprawdzie MOPS przeprowadził się do nowej siedziby, ale tak zwane punkty terenowe zlokalizowane w dzielnicach nadal będą przyjmować mieszkańców. Poważna awaria sieci trakcyjnej w Katowicach spowodowała duże utrudnienia w kursowaniu pociągów przez stolicę województwa śląskiego. Wiele składów było opóźnionych o kilkadziesiąt minut, ale były też opóźnienia sięgające ponad 160, a nawet 214 minut. Do uszkodzenia sieci trakcyjnej doszło prawdopodobnie po godzinie 4 rano na stacji Katowice-Zawodzie. Prawdopodobnie, ponieważ o przyczynach awarii PKP PLK jeszcze szczegółowo nie informuje. Jak przekazał rzecznik prasowy spółki, w pierwszej kolejności prace skupiały się na przewróceniu ruchu pociągów. Do godziny 14 jazda odbywała się wyłącznie jedynym torem. 14.30 przywróciliśmy rozkładowy znak pociągów. Zawsze w pierwszej kolejności nasze działania skupiają się na tym, aby przywrócić ruch pociągów, a następnie będziemy analizować dokładnie, co było przyczyną tego, że ta sieć miała usterkę. Więc w tym momencie najważniejsze jest to, żeby pociągi przyjeżdżały dwoma torami. Do awarii doszło na trasie pomiędzy stacjami Oświęcim Katowice, gdzie utrudnienia były największe. Jednak opóźnienia dotknęły też pasażerów innych składów. Na wnuczka, na policjanta, na ZUS. Co kilka tygodni media obiega kolejna historia starszej osoby, która, myśląc, że chroni swoje pieniądze, dobrowolnie oddaje je w ręce przestępców. A ci brutalnie wykorzystują łatwowierność seniorów. Na szczęście od czasu do czasu policji udaje się zatrzymać oszustów. Tak jak kilka dni temu 44-letniego mężczyznę z Rumunii, który był tak zwanym odbierakiem. Tym razem 82-letnia kobieta zachowała zdrowy rozsądek. Paweł Jędrusik. Głos w słuchawce poinformował 82-letnią kobietę, że policja prowadzi specjalną akcję przeciwko grupie okradającej konta bankowe. Żeby zachować swoje oszczędności i biżuterię, miała przekazać je rzekomemu policjantowi, który przyjdzie przed jej dom. Taki dobry przykład właściwej reakcji 82-latki, która mimo, że cały czas była na łączach z oszustem, to potrafiła skontaktować się ze swoim wnukiem, poinformować go o takiej sytuacji, a ten od razu wezwał służby. Szybka reakcja policjantów spowodowała, że tak zwany odbierak został jeszcze tego samego dnia zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa wspólnie z innymi, nadal jeszcze nieustalonymi osobami. Złapanie oszusta na gorącym uczynku to nie jest częsta sytuacja. Kilka tygodni temu w Katowicach było to możliwe dzięki współpracy policji z pracownikiem banku.
Tam przez tydzień grupa oszustów pracowała nad 84-letnią kobietą i jej 59-letnim synem. Przez tydzień, kolokwialnie mówiąc, urabiali to państwo, żeby wypłacili swoje pieniądze z konta, spakowali do walizki i przekazali fałszywemu policjantowi. Tutaj legenda wyglądała tak, że to pracownicy banku mieli być rzekomo złodziejami. Kiedy pracownik banku zorientował się, że coś jest nie tak, poinformował policję. Gdyby nie jego reakcja, rodzina straciłaby 850 tysięcy złotych. Ale niestety nadal jest też dużo historii bez happy endu. W maju 76-letnia mieszkanka osiedla Paderewskiego w Katowicach dała się oszukać fałszywemu policjantowi. Ten przekonał ją, żeby wyrzuciła oszczędności w reklamówce przez okno. Było w niej 8 tysięcy złotych i 4 tysiące euro. Ponad 440 wydarzeń w łącznie 46 obiektach na terenie 29 miejscowości w całym województwie. 17 czerwca odbędzie się 14. edycja Industriady. W tym roku, po dwuletniej przerwie, Święto Szlaku Zabytków Techniki powraca do dwudniowych obchodów. Motywem przewodnim jest tym razem sztuka przemysłu. Koncert otwarcia odbędzie się w dawnej elektrowni w Czeladzi. Fatima Orlińska. Oficjalnie w sobotę 17 czerwca, ale w kilku miejscach już dzień wcześniej rozpocznie się tegoroczna Industriada. Oficjalny start imprezy odbędzie się przed Galerią Sztuki Współczesnej Elektrownia byłej kopalni Saturn, kiedy wystąpi Czesław Mozil. Wtedy też po raz pierwszy z przewodnikiem będzie można zwiedzić obiekty dawnej elektrowni. Zaplanowano również zabawy dla najmłodszych, a przy okazji nastąpi otwarcie mediateki, która powstała w budynku cechowni i kształtem przypomina bryłę węgla. O godzinie 17 z kolei otworzymy tutaj właśnie ten budynek, w którym teraz się znajdujemy, czyli dawną cechownię. Do tej pory jest to największa inwestycja w historii naszego miasta. W tym pomieszczeniu z kolei, w którym teraz jesteśmy, również będzie się działo. Od godziny 17 startuje pokaz makiet kolejek pod nazwą Spotkajmy się na dworcu w Czeladzi 2, jest to druga edycja. Ten pokaz potrwa do godziny 21, będzie również dostępny w niedzielę. A chcąc pozostać w klimacie kolei, jej miłośnicy będą mogli wybrać się do Bytomia, gdzie pod okiem specjalistów będzie można zajrzeć w każdy zakamarek stacji i parowozowni Bytom Karb wąskotorowy. To właśnie tam stacjonuje Ryś, wciąż czynny parowóz. Gwoździem programu jak zawsze będzie przejazd pociągiem. Będą pociągi kursowały z Bytomia, z dworca do Karbia co godzinę od 9.45 i dodatkowo z Bytomia, Karbia do Tarnowskich Gór co dwie godziny od godziny 10.00. Też będą kursowe pociągi. Między Karbiem a dworcem będzie jeździł najczęściej parowóz. Na samej stacji organizujemy oczywiście zwiedzanie stacji z przewodnikami. Będzie można zobaczyć lokomotywę od spodu i od środka. Będzie taki festyn rodzinny, także młodzież też będzie miała co robić. Oprócz tego odwiedzą nas krótkofalarze z lokalnego klubu krótkofalarzy. Wiele atrakcji przygotowało na ten dzień również Chorzowskie Muzeum Hutnictwa, w którym przez 8 godzin będzie można wziąć udział w warsztatach tematycznych. A jak hutnictwo, to i hałas, który zapewnią muzycy grupy perkusyjnej Walimy w Kocioł. Na tym jednak nie koniec atrakcji, bo muzeum przygotowało ich w tym roku aż 80. Mamy wizyty w działających tutaj, okalających nasze muzeum zakładach, czyli będzie można wybrać się u nas do walcowni, czynnej walcowni. Będzie można u nas zobaczyć czynną kuźnię. A oprócz tego jest cała masa oprowadzań dedykowanych bardzo różnym grupom wiekowym. Jest cała masa spacerów, jest cała masa projekcji, spotkań, ale też na przykład takie niesamowite wydanie hutnictwa, jak na przykład możliwość odtworzenia zapachów, które prezentowane są na obrazach z kolekcji Muzeum Hutnictwa. Na spacery zaprasza też Muzeum Historii Katowic. Ścieżkami zabytkowego Nikiszowca oprowadzą miłośników sztuki i architektury przewodnicy, którzy chcą udowodnić, że to miejsce w całości samo w sobie jest sztuką. Ponadto będzie też o barbarze patronce górników z innej niż dotychczas perspektywy. Spróbujemy przybliżyć uczestnikom Industriady postać Świętej Barbary, ponieważ jej wizerunki są tutaj w Nikiszowcu w różnych miejscach, w różnych odsłonach, bo to są i rzeźby, i obrazy, i mozaika, więc chcemy tą Świętą Barbarę w różnych aspektach sztuki pokazać. Tegoroczna Industriada rozpocznie się w sobotę 17 czerwca i na ten dzień miasta przygotowały większość atrakcji. Warto jednak zaglądać na stronę organizatora, ponieważ niektóre z poprzemysłowych instytucji świętują przez 2 dni. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, choć pewne atrakcje mogą wymagać zakupu biletu lub wcześniejszej rezerwacji.
Taki był poniedziałek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o godzinie 16, 17.45 i 23.00. Do zobaczenia.